Dwór, stanica rzeczna Łabędzie, który jest stylizowany na taki stary dom, ale jak się dowiedziałam tutaj, on jest nowy, tylko właśnie tak specjalnie wystylizowany, że robi wrażenie takim naprawdę, jakby stał tutaj od setek lat, a jest położony w przecudnym miejscu. Patrzcie. I w ogóle jest tutaj taka rodzinna atmosfera piękna. Już właśnie dostaliśmy zaproszenie na ciasto z truskawkami, także za chwilę się pojawimy i tutaj można, popatrzcie, przejść sobie na tarasik i taki klimat, żaby kumkają. Wszystko w zasadzie, prawie wszystko pochodzi tutaj z ogródka przy dworze, więc wszystko mamy pyszne, wegetariańskie i takie organiczne też. Obiecane rowery zaczynamy dzisiaj. Te dwa dni, które spędzimy tutaj właśnie w Narwiańskim Parku Narodowym, zamierzamy też trochę czasu spędzić na rowerach, jak widzicie. No, pogoda jest fajna, nie pada, nie jest zimno, całkiem przyjemnie. No i oczywiście mega czyste powietrze, bardzo przyjaźni ludzie tutaj na Podlasiu. Piękne tereny i słuchajcie, krowy, krowy, które się pasą na trawie, szczęśliwe krowy, no to jest widok, naprawdę, oby jak najczęściej, a nie jak najrzadziej. Ale tutaj mijamy sobie po drodze bociany, o. W ogóle gniazd jest bardzo dużo, podobnie jak na Warmii, ale tak, żeby sobie tu spacerowały koło nas, no... To świadczy o tym, jak tutaj jest czyste powietrze i jak jesteśmy blisko natury. Teraz jedziemy, udajemy się do wioski, która jest nazywana właśnie wioską Bocianów. Kochani, znajdujemy się właśnie w Pętowie, gdzie znajduje się kolonia lęgowa Bociana Białego. Jedna z 15 w ogóle wiosek bocianich w całej Europie. Jak widzicie, jest jedno z gniazd, a tutaj z tej strony dwór Pętowo, w którym znajduje się, uwaga, Muzeum Bociana. No, takie cuda. Zobaczcie, tak wygląda ten dwór Pętowo. Wszystko się tu kręci wokół bocianów. Kochani, nie chcę za wiele gadać, ale powiem tylko, żebyście posłuchali tych odgłosów przyrody. Tu w zasadzie na co drugim drzewie, można powiedzieć, są bocianie gniazda, bo właśnie w Pętowie znajduje się kolonia rozrodcza bociana białego, ale mamy też tutaj koniki. Zobaczcie. A na wieży widokowej mamy widok na okolice, mamy stajnię, pieska i pastwiska. Ile tam jest gniazd? Ho, ho, ho! Czy tego dobrze widać? Na dachu stodoły. No i zaraz obok. Tu. Tu. No nieźle, rzeczywiście bociania wioski. Zobaczcie, kochani, znajdujemy się przed synagogą w Tykocinie. Ona została niedawno poddana renowacji. Wygląda tak naprawdę pięknie. I zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Nie, Tykocin naprawdę, naprawdę, słuchajcie, jest uroczy. Urokliwy, takie bardzo fajne miasteczko. Czyste, zadbane. No i ta synagoga rzeczywiście robi wrażenie. I słuchajcie, tutaj pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie. Bardzo ładny rynek.
Kamczyk. Przed nami zamek Tykocin, słuchajcie. Siedziba królewska, to znaczy kiedy król przyjeżdżał tutaj w te rejony do Tykocina. Właśnie tutaj król urządzał imprezy i stąd wielkie orszaki królewskie właśnie przechodziły w kierunku Litwy lub w kierunku Królestwa Polskiego, Rusi. Bardzo duża diaspora Żydów też znajdowała się w Tykocinie. Do tej pory tutaj, jak widzieliście już wcześniej, jest synagoga i cmentarz żydowski, więc tutaj naprawdę się działo. Dzisiaj zamek Tykocin, słuchajcie, znajduje się w prywatnych rękach i chyba właśnie to jest główna zasługa tego, że to miejsce naprawdę żyje. Jak widzicie, jest w doskonałym stanie, zadbany, odnowiony. Dzisiaj znajduje się tutaj muzeum, jak również hotel. Tykocin w ogóle, ponieważ jak już wiecie, był dawniej miastem królewskim, był bardzo miastem też bogatym, no i małe. I znajduje się teraz przed jednym właśnie z takich słynnych miejsc w Tykocinie. To jest klasztor Bernardynów, tutaj za mną. I słuchajcie, teraz się znajdujemy na ścieżce edukacyjnej wzdłuż Narwi. Zobaczcie, to jest rzeka Narew. Przepiękna ścieżka. Słuchajcie, prześlicznie tu jest. Naprawdę, to jest tak miłe i zadbane i w ogóle historycznie ciekawe miasteczko Tykocin, że bardzo, bardzo polecam tutaj przyjechać. A dodatkowo, słuchajcie, oczywiście mamy bociany, bo latają nad głowami naprawdę bardzo często. No i trochę historii Polski i Litwy można sobie przypomnieć przy okazji. W każdym razie tutaj widzicie, słynne bagna się zaczynają już. Jedziemy drogą carską, dawną drogą carską. I zrobiliśmy taki pit stop, żeby wam pokazać. Można tutaj wjechać samochodem. Oczywiście istnieją ograniczenia prędkości i tak dalej. I dojechać do twierdzy Osowiec. I potem już się przesiędziemy na rowery. Kochani, znajdujemy się teraz już w Biebrzańskim Parku Narodowym na ścieżce Luka, do której możecie dotrzeć jadąc samochodem drogą carską przez park. I ta ścieżka prowadzi przez torfowiska i bagna. I zobaczcie, jest tutaj naprawdę bardzo pięknie. Można spotkać dzikie zwierzęta, także łosie, więc trzeba być czujnym. Chociaż o tej porze dnia już chyba raczej jest za późno na łosie, bo zwykle one się pojawiają wczesnym rankiem. Natomiast słychać ptaki, życie tutaj się toczy po cichutku, powolutku, swoim rytmem. Teraz słuchajcie, jedziemy szlakiem rowerowym w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na razie jest piękna pogoda, jak widać. Są plotki, że ma być deszcz, więc zobaczymy. Wczoraj się prognozy sprawdziły, dzisiaj pewnie deszcz, więc mamy trochę czasu, trochę pięknej pogody, żeby rzeczywiście w Dolinie Biebrzy tutaj na rowerach pojeździć. Zobaczcie, to są takie klimaty. Zielono, ptaszki śpiewają, wokół bagna, rozlewisko rzeki, o i krowy, mówiłam, obiecałam krowy i są krowy. Jedyną rzeczą, która jest może trochę niefajna, to jest właśnie to, że tutaj mogą też poruszać się samochody, no ale tak cóż, widocznie się nie można mieć wszystkiego, albo można tylko nie w tym samym czasie.
Biebrzańskim Parku Narodowym, słuchajcie, są różne lasy, takie, które rosną na podmokłych terenach. Mijaliśmy po drodze brzozowe, ale są też takie sosnowe, jak tutaj widzicie. I one mi się bardzo podobają, bo mają takie różowe pnie te sosny, widzicie? Postaram się wam tutaj pokazać. O. I to wygląda mega malowniczo. Kochani, złapał nas jednak deszczyk. Taki shower w zasadzie. Ale jedziemy dalej. Dzielnie. Nie poddajemy się. Mamy chyba jeszcze, na oko mi się wydaje, 6 km do przejechania tej pętli, więc no, dajemy radę, dajemy radę. Ale nadal jest bardzo ciepło, więc w sumie ten deszczyk to taki jest potrzebny, miły, nie przeszkadza. Do parku, Biebrzańskiego Parku Narodowego obowiązują bilety. I teraz bilety kupuje się przez internet. Nigdzie tutaj nie znaleźliśmy nikogo, kto by nam kasował bilet, więc kupowaliśmy bilet przez internet. Również we wszystkich atrakcjach, jakich się zbliżacie, są takie specjalne QR kody, gdzie po prostu pobieracie, skanujecie i w ten sam sposób kupujecie bilet, co jest mega fajną opcją, a przy okazji też uczciwą, więc zachęcamy do tego, żeby jednak park wspierać i te bilety kupować. Tutaj mamy przed nami, przechodzimy przez rzekę Biebrze, która właśnie się pojawia na tej trasie z Twierdzy Osowiec do Twierdzy Osowiec, czyli takie koło robimy, pętle. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Żaby kumkają, ptaki śpiewają. Cudownie. Naprawdę jest ciepło, bo przestało padać i mamy cieplutko, znowu słońce wyszło. To jest dla tych niedowiarków, co nie wierzą, że istnieją jeszcze krowy, które się pasą na trawie. A na Podlasiu właśnie takie krowy żyją. Nawet chodzą po lasach. Mamy mu. Dzień dobry. Kochani, tak opowiadałam wam o tych sosnowych lasach, a teraz zobaczcie, są też takie brzozowe, piękne lasy tutaj w Biebrzańskim Parku Narodowym. Przez to, że spotykamy właśnie takie lasy, powiedzmy, jednolite, to tak bardzo malowniczo to wygląda, bo raz mamy różowo, raz mamy biało. Minęliśmy miejscowość Goniąc, nie wjeżdżaliśmy tam, ponieważ trasa jakby tylko muska delikatnie Goniąc. I teraz jedziemy już taką typową ścieżką rowerową, zobaczcie, tam za mną. 3 km i powinniśmy znowu podjechać pod Twierdzę Osowiec. No i może nawet uda nam się ją zwiedzić, bo jak zaczynaliśmy naszą trasę, to była tam dosyć duża liczba ludzi. Wejście jest tylko i wyłącznie z przewodnikiem, ponieważ jest to teren wojskowy. Więc stwierdziliśmy, że nie czekamy i jedziemy na zrobić naszą pętlę rowerową po Biebrzańskim Parku Narodowym. Łącznie 18 km. A jak się uda zwiedzić Twierdzę Osowiec, no to super. Być może się uda teraz po południu. Zobaczymy. W każdym razie, no powiem wam, jesteśmy teraz tutaj w zasadzie sami. Po drodze mijaliśmy jakichś pojedynczych rowerzystów, ale naprawdę na ścieżce nie ma tłumu. Zobaczcie, za mną nikogo, przede mną, no tylko moja rodzina. Więc na pewno jest pusto, fajnie, więc też kolejny powód do tego, żeby, dobry powód do tego, żeby tu przyjechać i odpocząć od codziennego zgiełku, bo tak naprawdę chyba tego nam potrzeba, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Buziaki.